Szanowni Państwo, kolejny sezon za nami. Mam nadzieję, że nie zawiedliśmy Państwa i nagraliśmy naprawdę fantastyczne odcinki. Nasz serial został tak polubiony przez telewidzów, ponieważ mówi o sprawach rodzinnych. Każdy człowiek chciałby, żeby taka rodzina istniała. Drabina to jest nasze źródełko. To nie tylko miejsce, to przede wszystkim ludzie, którzy ten dom tworzą. Z przyjemnością tam wracamy. Proszę, gotowy! Czeka Państwa pełne zaskoczenie, ponieważ od nowego sezonu będziemy mieć zupełnie odnowiony dom. Nie wiem, czy jesteście w stanie się zorientować, że ja jestem w zupełnie innym miejscu, chociaż wszystko pozornie wygląda tak samo. Jesteśmy w świeżej kuchni, mamy świeże pokoje, jest teraz bardziej przestronnie, bardziej jasno. No, sprawdzamy, proszę Państwa, czy jest czysto, tak? Wszystko świeże, jeszcze by się tutaj ceratka przydała. Tu jest taka półka, proszę Państwa, gdzie zawsze trzymaliśmy swoje lekarstwa. Zobaczymy, co. O, nie ma, nie ma. Może tu są. Kieliszeczki za to. Może się przydadzą w nowym sezonie, zobaczymy. W salonie, proszę Państwa, jest niby tak samo, ale wszystko się zmieniło. Przyznacie Państwo, że jest teraz dużo przestronniej. Nie mogę do siebie dojść, bo wchodzę do zupełnie jakiegoś innego budynku. Budynek nowoczesny, a tu jakby czas stanął. I to jest piękne, to jest takie właśnie połączenie nowoczesności z tradycją. Taki znak rozpoznawczy, nasz, serialowy. Będzie się, proszę Państwa, działo w tym salonie, ale nie tylko, w całym serialu. Dużo emocji, dużo zmian, dużo nerwów i oczywiście dużo miłości. Rzeczywiście, miłość jest najważniejsza i tej miłości nie zabraknie w następnym sezonie, ale wokół tej miłości będą narastały kolejne napięcia, które na przykład w świecie Bartka skutecznie zakończą jego miodowe 5 minut w małżeństwie. Skąd wiedziałeś, że przyjdę się napić? Gdybym się bał kompromitacji, też bym się napił. Nowa twarz Wernera w nowym sezonie. A jakie bobaski słodkie! To jest facet, który ma mnóstwo w głowie różnych myśli i ostatnio właśnie miał takie dosyć smutne, że, no, że nikt po nim nie zapłacze po prostu. Żyje sobie tak samotnie jak konik polny, a to może szkoda, więc postanowił coś zmienić w swoim życiu. Werner szuka kandydatki na matkę swojego dziecka. Ile pani ma? 24. Idealnie. Słucham? Musi być młoda, musi być inteligentna, musi mieć no, zjawiskową figurę, nie za szczupła, ale proporcjonalna. No i chyba tyle. Olek za to dostarczy sobie podwójną dawkę miłości od Agnieszki i Agi, ale czy będzie z tego do końca zadowolony? Minie kilka tygodni, Agnieszka przejrzy na oczy i wszystko wróci do normy. Jak ty się ustatkowałeś, to tam to odbija. Olek szuka wrażeń w jakichś ekstremalnych przeżyciach. Tak sobie troszeczkę komplikuje życie Olek Chodakowski. Bardzo sensacyjnie będzie też w wątku Izy i Marcina. Powrót Artura sprawi, że będzie naprawdę niebezpiecznie. Szykujemy dla Was naprawdę mocny sezon. Bardzo dziękujemy, że tak licznie oglądacie nasz serial i tym samym zapraszacie nas do swoich domów. Życzę Państwu wspaniałych wakacji. Zrelaksujcie się, odpocznijcie i wróćcie pełni sił. Widzimy się 2 września. Nie mogę się doczekać na spotkanie z Państwem.